To jest dokładnie to, co chciałem zrobić. Cofnij mnie to, złap za to. Czy mógłbym przy okazji nie przesuwać sobie w okienkę z go? Okej, od razu lepiej. A to jeszcze tylko szybki full screen. Cześć Wiki. Przepraszam za chwilę spóźnienia, mam sprawy remontowe ogarniane jako tako i ten. I musiałem to ogarnąć. Tak na ostatnią chwilę rodzinkę dzwoniła. Dobra, co my właściwie ostatnio zrobiliśmy? Wydaje mi się, że już niejako taką całą zwiedziliśmy z tych rzeczy, które chciałem tu zwiedzić. No bo są rzeczy, których nie do końca chce mi się zwiedzać. Jest to na przykład ta cholerna wieża tutaj. Cały czas mam wrażenie, że tutaj gdzieś jaskinia powinna być. Skoczę szybko, zobaczę, czy uda mi się trafić na tą jaskinię. Jak nie, to nie będziemy się za bardzo z tym grzebać. Cześć Sebastianie. Mówię, wydaje mi się, że ona powinna być jakoś wzdłuż tej zachodniej ściany, ale muszę dokładnie ogarnąć, gdzie ona była. Uda mi się zrobić rysunkiem. Nice, gratuluję. Ja to mówię, mi się dzisiaj nie udało wyrobić przed streamem, ale to bardziej na zasadzie zostałem wzięty z zaskoczenia telefonem. Aniżeli jakoś za późno się ogarnąłem coś. Generalnie jest takich ważnych planów to, że potem jak pograłem chwilę takim buildem pod Faith, to chyba jednak zostanę na razie przy tych buildowych mieczach, które mam. Najwyżej jeżeli znajdę rzeczywiście coś ciekawszego, to się nad tym zastanowię. A tak to raczej po prostu pobiegam widowymi, przy czym rozważę też opcję zastanawiam się, czy jestem w stanie znaleźć jakiegoś Greatswolda, który będzie miał bleeda i który też ulepsza się sombelami. Bo to by było dla mnie idealne ze względu na niedublowanie materiałów do upgrade'u, a jednak chcę power tensować cały czas. Jeżeli by się udało, to byłoby super, jeżeli się nie uda, no to... Cóż, nic na to niestety nie poradzę. Ale cześć, Piasku. Szybki przejazd. Moje, mam wrażenie, że gdzieś tutaj była ta jaskinia. Powiem więcej, jestem nie, że pewien, że ona gdzieś tutaj była, tylko za cholerę jej znaleźć nie mogę i nie mam pojęcia, z czego to wynika. Najgorsze uczucie. Kiedy wiesz, że coś jest, ale nie możesz tego znaleźć. To powiem jak z szukaniem jakichś rzeczy, które są w danej chwili bardzo potrzebne. Człowiek wie, że coś gdzieś jest, a te rzeczy się tylko śmieją z niego, że się ich znaleźć nie da. Niech pierwszy rzuci kamienie ten, kto nigdy tak nie miał. Że tak sobie człowiek szuka, nie może znaleźć i potem jak już się okazuje, że coś jest kompletnie niepotrzebne, to... A, to tu jednak było. Przysięgam zaraz całą tą formację skalną obiadę dookoła. Zgadywałbym, że jeżeli tutaj jestem, to już się nie znajdzie, ale... Jeszcze na wszelki wypadek trochę obiadę, bo jak daleko ja zajechałem? Jestem tu. No nie, to jeszcze mamy szansę, bo to moje. Wydaje mi się, że wzdłuż tej ściany gdzieś było. To jest jakaś jaskinia na pewno. W sensie nie żaden tunel taki ręcznie wykopany, tylko zwyczajna jaskinia. Może latarnia mi tak pomoże. Nie, tu nie, tutaj jak spadnę to umrę. A tu już jesteśmy tak naprawdę na poziomie bagna z tego skojarzę, więc tutaj już też nie będzie za bardzo. Jedyne co będzie to upierdliwe nietoperze, które nie dadzą mi teraz spokoju, bo wszedłem w walkę. Najgorsze uczucie. Skakanie drugie podczas sprzątania pokoju. Mówię, wydaje mi się, że to chyba każdy jako tako kiedyś przerabiał. A w tak się znajdą ludzie, którzy powiedzą, że wystarczy trzymać porządek.
powinno być wszystko. No i co, nie znalazłem. A jeżeli nie znalazłem, to... lećmy dalej w takim razie. Bo tak jak mówię, tutaj mam zwiedzone w dużej mierze wszystko. Rzekaństwo zwiedzałem. Mógłbym zejść do rzeki Siofra, albo pójść do samego Altus już. Albo podwiedzać Kaelid. Tyle możliwości. Tyle różnych opcji. Aż ciężko się zdecydować. Jak złym pomysłem byłoby pójść teraz do Kaelid i dlaczego bardzo? Tak złym, że nie powinienem tego robić. Z drugiej strony. Kusi. Kusi diabła. Bo jeżeli nie idziemy do Kaelid, to tak naprawdę powinniśmy się udać do tego tunelu albo do tej windy w tej chwili. To są nasze dwie opcje tak naprawdę. Wiecie co? Czas na Kaelid. Teoretycznie Elden Ring jest bardzo otwartą grą i nie zmusza w żaden sposób gracza, że teraz musisz absolutnie iść tutaj przez zdecydowaną większość czasu. Więc jeżeli sobie teraz uzna, że pozwiedzamy Kaelid, to jedyne co może nas powstrzymać, to przeciwnicy, którzy nas będą zabijać. A nie wykluczam, że tak będzie. Czy ja zabijałem tego T-Spirita, który to był? Już nie pamiętam nawet. Nie, stoi tam. Tak, już to jestem. Mago wymaga pokonania Radagona. Przede wszystkim... jakiego Radagona? Jeżeli masz na myśli bossa w zamku, to był Goldryk i nie wymaga. Trochę ich tu dużo, nie będę kłamał. Na szczęście jesteśmy jeszcze na tym etapie gry, gdzie nawet jeżeli coś nas jakoś bardzo otacza, to nie zadają aż tak dużo obrażeń. Dzięki Bogu, bo tutaj by mnie chyba szlak trafił. Jakbym miał od każdego z nich obrywać jakiś pół HP. Zobaczę, tam coś jest. I to wygląda, jakby dało się tam dostać. Pewnie z góry trzeba spaść. No, ale później się tym zajmiemy. A póki co mamy pomniejsze Elstri. I Elstri Avatara. Powiem więcej, Beauty Avatara. Beauty Avatary się różnią od zwykłych głównie tym, że zaraz te światłości strzelają i srają na wszelkie strony Scarlet Rotem. Który jest tutejszym odpowiednikiem Toxica. I nie robi takich mądrych rzeczy jak ja. A to jak ten atak niestety wciąż mają, więc czas pobiegać. Powiedziałem, czas pobiegać, albo podolować. Zdążę? Zdążę, nice. Ten atak w przeciwieństwie do zwykłego tąpnięcia ma dość spory zasięg, więc na to trzeba mieć dość mocno... trzeba na to dość mocno zwracać uwagę. Zdążę? Zdążę. To muszę się odolować teraz, żeby nie złapać Scarlet Rota. No, teraz tego użyję. Trzeba biegać. No, bo i nie biegać. Jezu, cały czas się na tym łapię, że ta lokacja ma dość nieprzyjemne... nieprzyjemny krajobraz, że tak to ujmę. I ciężko tutaj znaleźć sobie takie miejsce, w którym można na spokojnie biegać. Za chwilę odpowiem biegi, tylko... znajdę chwilę. Czy dotkanie Funfinger coś robi konkretnego? Jeżeli masz na myśli te czerwone bloodstainy, to pokazuje nam, jak zmarła osoba, która zostawiła ten bloodstain. Coś takiego. Nie wcisnąłem. A nie wcisnąłem. Pokazuje się taki czerwony duch, który pokazuje nam mniej więcej, jak dana osoba umarła. Muszę odolować mocno, bo Scarlet to gównem jest dosłownie.
Dążę dwa? Pewnie wiem. Nice. Dwa, odbiegniemy od tego. Zaraz tego, że polestansujemy, to raczej nie mamy zazwyczaj możliwości zadatkowania przeciwnika dwa razy. Chyba, że ma napady jakieś strasznie długie okienka. Tutaj powinniśmy odolować pewnie. Otóż to. Czy ja jestem w stanie się tu gdzieś schować? Zacznę chyba nie. Tutaj będę się w stanie schować. Haha. Okej, okay, już nie takie haha, I guess. Ach. Fajnie by stanie weapon altem go dobić, jeżeli tylko przestanie atakować. Yes. A tak wracając dokładnie co do tych blastainów, to mówię, pojawia się taki czerwony cień, który pokazuje, że tutaj kolega został mu przebita tarcza po ten moment. W tym przypadku akurat. No i dla każdego Bloodstaina można zobaczyć takie ostatnie parę sekund życia danej osoby. Jest to zwłaszcza przydatne w miejscach, gdzie na przykład może nam się wydawać, że nie, no przecież tutaj na pewno da się zeskoczyć, spaść i tak dalej. A obok jest mnóstwo Bloodstainów i zobaczyć, jak tego nie robić. Tak jak ja na przykład zaraz tutaj się pięknie spierdolę do wody. Chyba, że nie jedzę, no aż tak źle. Crackpot. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Znaczy, żeby nie było, poty nie są złe, tak? Zadają one dość sporo obrażeń, jeżeli akurat mamy odpowiednie materiały, tylko no wiadomo, są to konsumable, tak? I o tym trzeba cały czas pamiętać. Dobra, tutaj oprócz tego, że mamy Spirita, znaczy Tree Avatara, nie to. To mamy też katakumby. A w katakumbach chyba nie byłem. A my, jeżeli nie bijemy awatara, to raczej w katkombach też nie powinien być. Musiałem sprawdzić, ile wymaga ode mnie zdobycie poziomu, bo gram teraz z Civicem na koopie i tam jeden poziom wymaga w tej chwili 70 tysięcy. Więc miałem taki lekki dysonans odnośnie tego. No niestety, ilość dusz potrzebna na poziomy rośnie dość znacząco z czasem. Tutaj będzie kolega, który będzie chciał się w nas pierdzielić. Niestety nie jestem w stanie ich jeszcze wdjąć na hita. Może to powód, dlaczego jednak nie powinien iść do Kaidu, tylko bardziej do altów? Mniej więcej jeden smok. Właśnie takie zwykłe smoki, które tutaj napotykamy, wbrew pozorom nie dają aż tyle i to jest najgorsze. Bo jeden taki smok, który niby będzie miał na przykład, nie wiem, z 20 tysięcy HP, tam nie jest, 5 tysięcy run może. Więc to nie jest to nic nadzwyczajnego, że się tak wydarzy. Ktoś za mną biegnie, mam wrażenie. Ulala. Jop, dobrze słyszałem. Ulala. Obawiam się, że zaraz mi wyrobię mentalnie. Z tym, jak pięknie nie trafiam. A, no tak, tylko takich wielkich smoków... Well, nie ma za dużo. A ja tu przecież tej byli przeciwnicy. Racja. Au. Muszę się daleko oddalować, bo oni nakładają blida. A jakbym uberwał za bardzo z blida, to bym w tej chwili umarł mimo wszystko. A czy za mną nic nie idzie? Nie. Tutaj jeszcze gdzieś po bokach jestem, nie aż pewien, że będą te głupie impy. Czy to były wszystkie? Cały czas mam wrażenie, że to nie są wszystkie, ale niech będzie. W każdym razie, no, dusz jest wymagany od pewnego momentu bardzo dużo. Generalnie, jeżeli ktoś grał w Dark Souls 3, to jest praktycznie taka sama ilość dusz, z tego co pamiętam, co do jednej jednostki. A muszę jedną rzecz sprawdzić w sumie. Przejdę sobie tu i zobaczę, co tu jest. O mój Boże. Tutaj jest gówno. Dosłownie. Szkarłatne gówno. Hop. Alien Butterfly, czyli coś, czego nie potrzebuję.
No teraz buty głównie przez co gówno mi się nakłada. Jak zapewne mogliście zauważyć, się nie znalazłem do tej pory bramy. Tylko że metoda w tym przypadku jest bardzo prosta. Ta winda, którą zjechaliśmy na dół, to zmyłka. I musimy spaść na dół. No bez tego byśmy nie mogli jak tak przejść dalej. Tutaj oczywiście, że nic nie ma. No tutaj jest więcej szkarłatnego gówna. Ja nie bardzo mocno polecam tutaj po prostu na chama przebiec. Jeżeli przebiegniemy tak tutaj idealnie, powiedzmy, to tego skarleta to nie zdąży nam się nabić tyle, żeby on się, powiedzmy, wbił do końca. Skarlet jest na tyle upierdliwym statusem, że raczej byśmy umarli po prostu od niego. No dobra, co jest tu bossem? Dwa Tribulia Watchdogi. Ulala, to nie pomądę. Oj, a propos niemądrych rzeczy. Au. Nigdy nie potrafi dobrze tej migły na to wyczyć. Czy one rzygają ogniem? Tak. Czy ja zdążę to zrobić? Tak? Nie. Co zdążę za to oberwać? Restos, niech te gwiazdki we mnie polecą. Ach, kurde. Nie zdążę. Au. A, tutaj zdążę za to. Ja nie mam wrażenia, że wspominałem o tym już niejednokrotnie, ale nie przepadam za gankami w Dark Soulsach wszelkiej maści. Więc w miarę możliwości starałbym się ograniczyć liczbę przeciwników w tej chwili. Czy będzie mi to dane, to jeszcze nie wiem. Nie zdążę! Jezu, cały czas próbuję tego Weaponarta używać, bo on po prostu będzie zadawał więcej. I może trafić obu na raz. Jezu. Dobra, tu trzeba oddawać od tego. To mnie jeszcze trafiło. Dobra. To powinno zdążyć. Nice. To powinno go dobić. Nice. I to też powinno jego dobić. Nice, nice, nice. Nie, nie, spokojnie, tutaj to nie jest 4-7 króli. 4-7 króli jeszcze w tej grze będziemy mieli okazję doświadczyć. Ale to podejrzewam, że za streamów ładnych paręnaście. Zwłaszcza patrząc na obecne tempo ogarniania ich. Dobra, wydaje mi się, że najrozsądniej będzie w tej chwili po prostu wrócić sobie do Smoldering Church. Żeby nie wracać na górę przez te hordy przeciwników. Czy ja mam pełne stosy? Tak. Potrzebuję 28. Ile mam run? Za mało, czyli nawet poziomu sobie w tej chwili nie wydam. No nic. Nie jest to nic strasznego, ale gdzieś tam w głowie siedzi, że trochę szkoda. Zastanawiam się, czy opłaca mi się spadać tutaj na ten korzeń. Pewnie. Jeżeli ma być szczery, to pewnie nie. Ale zaszkodzić jednocześnie nie zaszkodzi. A teraz gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Tutaj, nie tu. Jeszcze kawałek dalej. Cześć, samodaju. A to będzie jakoś o tu bardziej. Wydaje mi się, że tędy. Teraz tu. I najgorsze jest to, że pewnie się okaże, że robię to kompletnie po jakiś gówno, którego się nie opłaca. Ulala. Ulala. Runark. Nie powiem, że się kompletnie nie opłacało, ale... Ale jest. Znaczy generalnie runarków mam na tyle, że raczej nie powinien się nimi specjalnie przejmować przez najbliższy czas, więc no, pod tym względem zgodzę się, że jakoś specjalnie się nie opłacało. Jakie mam broni właściwie? Plus 10 plus 7. Z czego to może być w tej chwili plus 8? I to może być plus 11. Jak będę miał więcej upgrade'ów, się cofnę raczej, tak żeby móc je na spokojnie ulepszyć. Plus mówię, no cały czas mi kolci, żeby znaleźć sobie coś pod sombery, bo...
Dużo lepiej jest mieć jakąś taką broń pod sombrero jako taką. No tutaj, bo to ognisko, o którym nie widziałem. Albo raczej o którym zapomniałem, że tu jest. Widzicie tego skurwysyna matki natury? Nie podchodźcie do niego. Taka moja doterada. Czy to coś ciekawego leży? Shack of the Rotting, bolusy. Bolusy są przydatne o tyle, że pozwalają nam walczyć z Karletotem, czego zazwyczaj nie jesteśmy w stanie robić. W momencie, kiedy jest to Toxic, to bardzo się to przydaje. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem tu i chciałbym sobie o tą jaskinię zahaczyć, tylko którędy będzie najszybciej. Jaskinia, jak zaznaczyłem, jest całkiem przydatna, jeżeli gra się magiem, bo jest tam jedna bardzo fajna broń dla magów, którą tak naprawdę można stosować do samego końca gry, jeżeli nie ma się nic przeciwko temu stylowi gry. Mogę zgarnąć te runy, dziękuję. Rund 2, rund 3, rund 1. I co, ta jaskinia pewnie jest idealnie pode mną, co? Cóż, nie ukrywam, że mogę tutaj bezpiecznie spać. Olewając wszystko po drodze. Tunnel Gael. Generalnie, jeżeli coś nazywa się tunelem, to możemy się w miarę nastawić, że będzie to coś takiego bardziej, powiedzmy, zrobionego przez człowieka i że będzie tam też... A ja żyję przecież. I że będzie tam też więcej jakichś rzeczy typu właśnie te... typu... Smithing Stone, nie Smithing Stone, tego typu rzeczy. Więc absolutnie nie będę rzekał, że tu przyszedłem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przychwona rzeka na lekki brak. Akurat sombery nie są czymś, na czym mi w tej chwili bardzo mocno zależy. No bo zwyczajnie nie mam broni, której mógłbym chcieć używać razem z somberami. Chyba, że... No jest to i na przykład Blasphemous Blade, ale to by wymagało, żebym się zespekował. Faith. 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 Halo? Boję się. Znaczy to wciąż uważam, że jest fajna broń i chętnie bym z niej korzystał, ale... Teraz Blida najgorzej. Nie wiem, jest tak dużo rzeczy, z których mógłbym chcieć korzystać, ale teraz Blida. A ja to... Mówię, od pewnego momentu po prostu to wygląda tak, że przeciwnicy mają zdecydowanie za dużo HP, żeby się obejść bez jakichś bonusów tego typu. Ulala. A, tutaj mamy ośmiorniczkę. A ja nie mam poise ewidentnie. Kolejne Smithing Stone. Może rzeczywiście niedługo będzie mi stać na upgrade. Małe ośmiorniczki, mamy też dużą ośmiorniczkę. Pani Omieszka do nas podejdzie zaraz. Au. Au. Chciałbym się na chwilę wycofać. Czy dobrze zbidować? Czy zdążę z niej postawać? Nice! Dobra, już nie żyje na szczęście. Parę Sniffing Stone'ów. Hentai potwór. W sumie. Czy ja go nie zabiję?
Powiedzcie mi, czy to ja jestem jakiś pijany i on miał te hapeki, czy ja mu zdjąłem hapeki i on z jakiegoś powodu je odzyskał. Bo już naprawdę zaczynam kwestionować swój tok myślenia. Nie, bo serio, mógłbym przysiąść, że go zabiłem. Wow. Czy ja jestem w stanie i tak to zrobić? Nie, myślałem, że dam radę. Nie sięgło niestety w tej sytuacji. Sporo smithingów człowiek tutaj jest. To naprawdę przyjemne i przyjemne. Już odjaramy. Proszę, nie chcę flashbacku. Wystarczy mi, że normalnie w SMT mnie to frustruje. Jebana Manozako. Nie będzie tąbienia. Nie na mojej walcie. Jaka jest różnica między katanami a większymi mieczami? Co masz na myśli w tej chwili? W sensie in-game, w sensie w prawdziwym życiu? Bo zależnie od tego, co dokładnie pytasz, mogę ci udzielić różnych odpowiedzi. In-game. Katany są generalnie szybsze, mają nieco inny moveset, taki bardziej pionowy z tego co pamiętam. Same z siebie automatycznie nakładają bleeda w większości. Wymagają zazwyczaj bardziej dexa niż siły. Powinienem być w stanie wyposażyć jakąś katanę. Katana, uchi katana. O, to jest przykładowy moveset katany. A dla porównania moveset Claymora. Też widać, że pełne combo, tak jakby katany, ma o jedno cięcie więcej. Dopóki ono się nie startuje tak do 5, tak? Bo normalnie mamy powiedzmy taki raz, 2, 3, 4, 5 katano, a tutaj mamy raz, 2, 3, 4 i tu się kończy. Widać, że nawet postać się wraca tak jakby do pozycji startowej. Do porównania katana spójrzcie. Raz, 2, 3, 4, 5. I dopiero tutaj wraca do pozycji startowej. Niezgralnie katana będzie szybsza, wiadomo, zadawała mnie obrażeń. Bloodloss build-up nie patrzcie na to aż tak bardzo, bo po pierwsze moje bronie mają w Ash of War z bleedem. A po drugie, ta katana nie jest ulepszona w ogóle, a to też wpływa na to. Dobra, dajcie mi potem miecz. Więc tak czysto teoretycznie, jeżeli chcielibyśmy bawić się w playstyle taki czysto pod blida, wiecie, że no po prostu blidujemy, tak? A nie bawimy się w jakieś dziwne, śmieszne rzeczy typu ten... typu... po prostu dużo obrażenia w mieczy, no to katany teoretycznie są lepszym rozwiązaniem, tak? Tylko jednocześnie wybór katan jest zauważalnie mniejszy, tak? To trzeba mieć na uwadze jako tako. Że... czekaj, tam byliśmy. Że katan może jest 6 czy 7 w całej grze, a greatswordów jest no dużo więcej po prostu. Czy to jakiś z tych... czy to jakiś bossowy broni, czy to po prostu znajdywanych. Czy przypadkiem w tej grze są sztylety pod bleed? Wydaje mi się, że coś było. Nie wiem, czy to się Reduvia nie nazywało i nie wiem, czy ja tego nie mam. Nawet by się zgadzało. I tak najbardziej zabawną rzeczą, jeżeli chodzi o Bleeda, jest Rivers of Blood, na które każdy jego matka narzeka, że jest po prostu wciśnij L2, żeby przejść grę.
I powiedzmy, że o ile w wypadku zwykłego PvE to nie robi absolutnie żadnego problemu, o tyle w wypadku PvP gaśnie na to dość frustrująco, tak? Więc absolutnie rozumiem, dlaczego ludzie mogą nie być zadowoleni. Cześć, Aleksander. Jedna rzecz mnie zawsze zastanawia. Dlaczego zawsze, jak znajdujemy jakieś takie głupie drewniane drzwi, to nikt kompletnie nawet nie bierze pod uwagę możliwości, żeby je rozwalić. W zamku Redmail na południowej części Dziczy Kaelid jest festyn, na który nasz kolega Aleksander bardzo chciałby się udać. Jeżeli dobrze pamiętam, to te drzwi, które my właśnie otworzyliśmy, są zamknięte od tej strony, z której właśnie przychodzimy. Więc no, nie dałoby rady jak tak z nich skorzystać, gdybyśmy przyszli z tej strony. A mówiąc z tej strony, mam na myśli od strony Limgrave. Bo można tutaj też wejść od strony Limgrave normalnie. Nie widać co nawet Spiritspringi, jeżeli chcielibyśmy tutaj wskoczyć. Ale były jeszcze jedne drzwi, które pominąłem. I właśnie planuję do nich wrócić. Zastanawiam się, dlaczego tutaj jest tyle plam krwi. Czy ludzie po prostu próbowali bić naszego wspaniałego kolegę Aleksandra? Ależ okrutnicy. Ech. W każdym razie. Za drzwiami czeka Magma Wyrm. Kolega, który ma bardzo nieznośny zwyczaj, którego mam nadzieję, że nie będzie miał okazji zademonstrować. Okej, okay, już zaczyna. Ma taki atak, w którym on zaczyna nas szarżować i zostawia po sobie wszędzie plamy lawy, podczas którego też jego ciało staje się praktycznie całe hitboxem. I ma on bardzo nieprzyjemną tendencję do używania tego ataku zdecydowanie za często. Ops, nie trafiłem. To jest najlepszy chyba atak, bo daje nam dość sporo okienko do atakowania go. A jak zaczyna szarżować, no to musimy się trzymać na dystans w dużej mierze. To w wypadku, kiedy gramy postacią melee, to jest uciążliwe po prostu, tak? Nawet to nawet nie jest kwestia trudności, tak? Tylko bardziej jakiegoś takiego upierdliwstwa. Jak w większości dużych przeciwników, tak naprawdę w dużej mierze wystarczy stać pod nim i będzie ok. Ula. Lead, nice. Teraz stoimy w lawie. Tego ataku najbardziej chcę unikać, bo on najwięcej zdecydowanie zadaje ze wszystkich. Aha, a propos. No i tyle go było. Nie stanowi on jakiegoś super problemu. I powód, dla którego mówiłem, że warto tutaj przychodzić jako mag, to, że zostawiam po sobie katanę Moonveil, która dość mocno skaluje z inteligencji i zadaje sporo magicznych obrażeń. I do tego ma możliwość nakładania blida, przez co to tu dużo nie mówić, jest całkiem użyteczną bronią. Samych tych rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, tak? Nie mówię tu już o tym, że weapon art tej katany jest bardzo silny. Weapon art Moonveila ma dwie fazy, dwa cyby, że tak powiem. Pierwszym jest takie cięcie horyzontalne, które wypuszcza falę energii, która no dobrze się nadaje do zwalczania takich grup przeciwników, które nas atakują, tak? A drugi typ to cięcie pionowe, które z kolei po pierwsze zadaje dużo obrażeń, a po drugie... O Boże.
prawda. A po drugie, idiotycznie dużo obrażeń Poet zadaje. Aha. To by nam za łatwo nie było. Przyleciał skurwol ptak. Ej, żartuję, kiedy mówię, że te ptaki to skurwysyństwa. Większość graczy je kojarzy jako świetne źródło run w jednej konkretnej lokacji. I wcale im się kurwa nie dziwię. Au. A to jest bardzo skurwysyński atak. Dobrze, zdążyłem. Jedu. Nie trafię. Au. Muszę się przystosować. No niestety, Kaylee jest bardzo nieprzyjemną lokacją, jeżeli chodzi o przeciwników. I przejdzie się nawet w niej mierzyć. Nie ukrywam, że nie chciałbym myśleć o tym, co było, jakby ci przeciwnicy mieli statystyki bossów. Zobaczcie, że nie ironicznie łatwiej mi szło z Magma Wermem niż z tymi głupimi ptakami. Tutaj mamy Greatsword. Aha, bo wiecie, w każdej grze From Soft to musi być miecz Gatsa, ha, ha, ha. Patrzcie, jaki fajny Greatsword, większy niż ja sam. Czy jak to tam szło? Patrzcie na niego. Na pewno będzie mi dane użyć jego weaponarta. Ulala. A, że mu żył. Fakt, że faceluje napadem i nie pomaga. Stagger. Dawa, koniec planowania z mieczem Gatsa. Chciałbym wyposażyć za to mój drugi normalny miecz. No generalnie powiedziałbym, że Kaylee to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo przeciwników, którzy będą podatni na krwawienie. Co ma też jakiś tam swój sens, biorąc pod uwagę, że no... Większość to organizmów, które tutaj znajdujemy, to są, no właśnie, no organizmy, tak, a nie jakieś magiczne stworzenia z, albo duchy. A zasadą Elden Ringa jest to, że jeżeli coś żyje, to raczej krwawi. W sensie takim żyje, no... jest istotą żywą, a nie jakimś tworem magicznym. Tutaj na to fajnie by było zejść. Wydaje mi się, że obecnie nie możemy tego zrobić. Znaczy inaczej, możemy, ale nie z tej strony. Nie podoba mi się, że słyszałem jakiś odgłos z czegoś, co się na mnie agruje. To zawsze nie jest przyjemny odgłos Kaylee. I staram się tego unikać, jeżeli to możliwe. Na szczęście, pomimo tego, jak nieprzyjemna jest ta lokacja, to... jest tutaj naprawdę odzajobło ognisk wszelkiego rodzaju, więc przynajmniej o to się nie musimy martwić jako tako. No bo tutaj mamy ruiny. W ruinach zazwyczaj jest coś, co można znaleźć przynajmniej jakąś dziurę, tylko nie pamiętam, gdzie tutaj dokładnie było. Mam nadzieję, że to nie są jedne z tych ruin, gdzie trzeba rozwalić podłogę, bo są takie ruiny, gdzie rzeczywiście jest to absolutnie konieczne, żeby znaleźć to, co jest w nich ukryte. I w wielu miejscach nie jest to oczywiste. A tutaj ogniste zombie stoją w grobu. Jeżeli ich nie zabijemy, to będą chciały na nas wybuchnąć, a tego byśmy nie chcieli. A propos. Zostawcie mnie, proszę. One same siebie też mogą detonować akurat, więc to jest jedna fajna rzecz. Ogólnie jest padem w takim miejscu w Elden Ringu, gdzie przeciwnicy... jeżeli się postaramy, to możemy zrobić taką reakcję łańcuchową, że jeden przeciwnik zabije drugiego, drugi trzeciego, etc., etc. To daje tyle satysfakcji, jak to wyjdzie. A i żeby nie było, stanie w ogniu też nam zdaje obrażenia. Na szczęście nie jest to poziom, nie wiem, Dark Souls 1, gdzie... przeciwnicy by nas... znaczy przeciwnicy, ogień by nas prawie że insta-killował.
A jak nie Insta-killa, bo to zadawało absurdalnie dużo obrażeń. Pamiętam, jak się przychodziło w Aetherlith, gdzie lawa jako tako bardzo mocno nie pomagała w przeżywaniu. Wiadomo, można powiedzieć, że o, przynajmniej nie insta-killuje, tak, ale... Mając w pamięci, że były miejsca, gdzie zresztą nie trzeba było przejść przez tą lawę, naprawdę było nieprzyjemne. Zresztą chyba teraz już nawet jak byliśmy w Volcano Manor, to też miałem okazję zademonstrować, że było to zauważalnie, powiedzmy, przyjemniejsze. Smothering Butterfly. Bo tak, tutaj nie ma schodów. Tutaj nie widzę, żeby były schody, jest za to skurwysyńska maszyna zagłady i wpierdolo. Proszę, bardziej mnie trakuj. Trakuj mnie bardziej, kurwa. Boże. Ale się czuję jebany w tej chwili. Au. Idź chuj. Okej, okay, ewidentnie nie chcę iść chuj. O Jezu! Nie chcę zbidować. Ulala. Fajn, już odchodzę, Jezu! To są dosłownie machiny zagłady i wpierdolu. Przysięgam. Kurwa, nie zdążyłem. Dobra, teraz powinien być w stanie go dorobić już. Jezu, dostaliłem więcej problemów niż powinno. I trochę mnie to niepokoi. Bo zdecydowanie nie była to ostatnia machina zagłady i pierdolu, która tu jest. Satysfakcja. Myśleliście, że to ognisko. A to tylko sterta palących się trupów. Szkoda, nie przeskoczyłem. Było blisko. Tutaj coś na górze. Jest tylko pytanie, czy ja tu mogę wskoczyć, czy muszę tu dookoła obejść? Chyba da rady skoczyć. Zwłaszcza jeżeli umie skakać. O nie! Za każdym razem! Czyżby trafiło na kogoś grubego? Innej sowy nie masz prawa. Och, nie masz prawa. Chuje. To dajcie moje prawo, obejdę dookoła w takim razie. A, jeszcze paruj ty. I kolejna machina zakłada i wpierdolę i przechodzę schody na dół. Nice. Jest tu boss? Jest tu boss. Co było tu bossem? Oh boy, dwa pumpkin heady. Nice, szybko blitz wszedł. Muszę uważać na staminę. Żeby nie przesadzić. Przynajmniej Blood Slash dodaje im dość sporo. Sięgam. Czasem ma wrażenie, że ta gra wie doskonale, na kogo jestem zblokowany. I specjalnie robi tak, że ten, na którego jestem zblokowany, jest bardziej pasywny wtedy. Nice, blitz wszedł. To niestety weszło w głowę. On jeszcze żyje, by the way. Już nie żyje. I teraz odwieczny dylemat z Case'em. Przyszliśmy z Case'a strony są drzwi. Zawsze mam problem w tego typu lokacjach, jak jest boss, że muszę się zastanawiać tyle. Z której strony to ja wchodziłem właściwie? I mamy tutaj Visage Shield. Tarczę. Fujka. Tarczę. Kto by korzystał z tarczy w dzisiejszych czasach? No dobra, to uznam w takim razie, że te ruiny mam zwiedzone. Zobaczmy, co jeszcze możemy w Kaylee znaleźć. To jest jakiś forcik, nie pogardzę pojechaniem tam. Najlepiej przy okazji umiejąc to durne ptaszydło. Nie no, przecież na pewno się na mnie teraz nie rzuci, prawda? Prawda?
Prawda? Osoby z tarczycą? A więc tarczycę powinni mieć wszyscy zdrowi ludzie, tak na papierze. Domyślam się, o co ci chodziło, ale i tak się muszę przyczepić. Zabiję go na hita? Nie. Kwestionuję trochę, że... Oj. Wow, kolego! Nie skacz tak, chłopie. Myślałem, że może coś fajnego chociaż zostawił po sobie, ale najwyraźniej nie tym razem. Jest to jakaś skrzynka niby. Na skrzynce, slumbering egg. Tutaj kolejny przedmiot z gatunku jest mi do niczego niepotrzebny. Jej! Ale dobra, jedźmy do fortu. Jeżeli miałbym zgadywać, to w tym forcie będzie hashtag nic ciekawego. No, ale... Tak, już zwiedamy. Jest to open world. Mam prawo sobie pozwiedzać. Ten Bloody Slash z jednej strony jest fajny, z drugiej strony nie będę ukrywał, że... Oho, ja już to słyszę. Spokojnie, kolego. Au. Jakby się ktoś pytał, co to jest, to już widzicie, co to jest. Kolega z grawitacyjną magią na łuku, w dużym skrócie. Nie myślałem, że to do mnie doleci. Nie wiesz, dlatego też powiedziałem, że większość ludzi, tak? Bo wiem doskonale, że można żyć bez tarczycy, aczkolwiek nie jest to optymalne rozwiązanie, to na pewno. Jakby się ktoś pytał, schodzenie z konia ma iframe, więc nawet nie kwestionujcie. Spadnie? Nie, dopiero teraz. Nie widzę, żeby coś z niego wydopiło, więc... bardzo whatever. Jak przejdziemy sobie tutaj, to będą nasi najlepsi przyjaciele. Z którego widoku bardzo się ucieszę. Ej, patrzcie. Co gorsza, oni są chuj i tankowaci. A tutaj muszę bardzo uważać, bo już... Nie kwestionujcie. To jeden raz, proszę. Już nie jeden raz mi się zdarzyło, że ten kolega bardzo intensywnie mnie zepchnął w przepaść. I nie chciałbym tego powtarzać. A, udało się uniknąć najgorszego. Tutaj mamy inkantację płomieniu, daj mi siłę. Bardzo fajna i sympatyczna inkantacja. Jeżeli korzystamy z inkantacji, oczywiście. No, w przeciwnym wypadku. Z oczywistych przyczyn może być nam średnio przydatna. Zdążę czy nie zdążę? Nie. Tak. Mam dalsze pytanie. Tak, to mi wydało trochę. Jeszcze. Nie, tak? Jeszcze raz? Au. Goddammit. Nice, to trafiła akurat. Muszę się odsunąć trochę. Jak się odsunę, to on będzie bardziej skory do tego, żeby na mnie zaszarżować generalnie. Albo strzeli sobie, o tak. Co mi daje chwilę, żeby do niego podbiec. To będą te oazy z głowy i teraz pytanie, czy ja mogę wejść do tego portu, czy nie? Czy tylko na jego, że tak powiem, zaplecze? Smithing trójka, trójek też potrzebuje w sumie.
Ach. Bo tak, tu jest zamknięte. Tak, tu jest zamknięte. Ale da się to objechać z boku. Siema. Imbif on mnie zrzuci. Nawet bym się nie zdziwił, gdybym nie zrzucił akurat, jakbym zsiadał z tego. Z konia. A tutaj ranged battle. W sumie bitwa na zasięg z tej pozycji mogła być całkiem ciekawą opcją. Dobra, tutaj mamy bestię, tylko nie pamiętam, czy ona jest jedna, czy dwie. To jest ten sam typ bestii, który mieliśmy okazję spotkać w zamku Stormwind. Powiedziałem Stormwind, prawda? Tak, przyzwyczajenie słowa. W zamku Godryka w każdym razie. O to mi chodziło. A, to go dobiję. A, jeszcze raz. Nice. I to już nie wystarczy niestety. Nie czujemy się zbyt pewnie. Ale to już jak najbardziej. Starscourge Headloom. Z tego co pamiętam, on daje bonus do inteligencji, jak wszyscy wiemy. Nie jesteśmy zbyt inteligentnymi ludźmi, więc tego nie potrzebujemy. Albo raczej nie chcemy być inteligentnymi ludźmi. Ogólnie na rzeczkę trochę im brakuje w Elden Ringu, to takich typowych broni, które powiedzmy skalują tylko i wyłącznie z siłą i zręcznością, jak tako. Jest bardzo dużo fajnych, ciekawych broni, które na przykład mają wymagania z fej, wymagania z tego z inta, właśnie jakieś takie na zasadzie, że no nie chcielibyśmy tego. Festival, General Radan. Czy miejsce, w które będziemy musieli się w przyszłości udać generalnie, ale jeszcze nie teraz. No dobra. Czyli tak, tutaj wydaje mi się, że mogę w miarę bezpiecznie spać sobie tutaj wtedy. Zwłaszcza, że tu coś jest, to spać sobie latarnię na wszelki wypadek. Żeby nie zostać wziętym z zaskoczenia. Katar. Jak to jest w tym broni właściwie? Katar. Zobaczmy. To jest szpon? Tak. Szponik. Bez blida, co prawda, ale... Da, teraz najważniejsze pytanie na dziś. Czy jestem kompetentny? Czas się przekonać! Widzę, że może być z tym różnie. Czemu ty nie blidujesz? Halo? Ulala. Ale w końcu blidował. Nice. Zdjęty w locie. Ash of War Lion's Claw. Dużo dobrego o tym słyszałem, ale nie miałem okazji spróbować nigdy. Wydaje mi się, że to ma jakiś związek z tym ich atakiem z wyskoku. Ale tej głowy nie dam. Jeszcze ja nie chcę sprawdzić, bo było gdzieś to miejsce, gdzie widziałem zwisający po prostu przedmiot na dole. I muszę ogarnąć, gdzie to było. Bo tak, nie jest to tu, nie jest to tu. Tu też nie. Tutaj nie. Nie, to też nie tu. Gdzie ja to mogłem widzieć w takim razie? Nie, bo jestem... O, tutaj widziałem.
I zastanawiam się właśnie, jak tam wejść. Bo tak, tutaj na konie nie wejdę, żeby nie było. Więc nie mogę się bawić w jakieś double jumpowe fikusy. O, to było niebezpieczne. Chyba muszę przeskoczyć tu. I zejść tu. To by miało więcej sensu niż chciałem przy dężyma. I to wszystko po grzyby. Było warto. Nie, nie było warto. No dobra. Wydaje mi się, że w tej części Kaylee to będzie jako tako wszystko. Wszystko? Na pewno nie odważy się tutaj wpadać, więc po prostu się przejdę z powrotem do. Właśnie jestem tutaj? A, wezmę tutaj. Kolejny mnie jeszcze w sumie tak w kwestii broni. Zobaczę, czy ja to mam, tylko. Nie mam, naprawdę? Bo jest kategoria broni, która nazywa się Twin Blade'ami. I działa, znaczy działa, no wygląda ona podobnie trochę do tego, czego używał chociażby Selch w Chronoclasie. Ja nie lubię z tego korzystać jako tako, tylko problem jest z dostępnością, bo przez większość gry dostępność Twin Blade'ów jest bardzo, ale to bardzo mocno ograniczona. I to do tego stopnia, że no nawet nie jest na zasadzie, że trzeba jakoś się natrudzić, tylko po prostu no przejść dalej w grze, tak? Tak zauważalnie dalej. I dlatego nawet gdybym chciał, powiedzmy, korzystać z Twin Blade'ów, no to nie ma za bardzo opcji, tak? Jest jeden startowy Twin Blade, ale jeżeli byśmy chcieli power stensować, to trzeba iść chyba aż do Altus tak naprawdę. Z takich w miarę rozsądnie bliskich opcji. Czy ja mam stąd sordy na to, czy nie? Na razie to nie wiem, bo nie mogę z konia wyjść. Okej, okay, najwyraźniej mam. Wymagało to aż dwóch, Jezu. Jest to... Jaskinia Gaol. Ależ ta skrzynia wygląda strasznie baitowo. Tak samo jak niepokojące jest to, jak dużo jest koło niej Bloodstainów. A, widać, że są tu szczury na pewno. Dobra, raczej w tym przypadku jeden szczur, wtedy to tym bardziej zacząłem się zastanawiać, dlaczego jest tu tyle Bloodstainów. Czy Zidane nie korzystał z podwójnych sztyletów po prostu? W sensie, że miał po jednym sztylecie w każdej ręce. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Bo już długo nie grałem w dziewiątkę. A Boże, to jest ta lokacja. O Boże. Tak, moje nietrafienie na pewno nie pomaga. Tutaj chyba jest zamknięte, jeżeli dobrze pamiętam. Albo nawet nie tyle zamknięte, co nawet nie można nic z tym zrobić. Więc idziemy to boczną nogą. Z tych też można zejść Twin Blade'u u Kowala. A to powiem szczerze, ewidentnie mogłem aż tak daleko nie zejść. Tutaj się spada, prawda? Hehe. Czy ten spadek mnie zabije? Nie, bo nie jest wysoko w sumie. Co za to słyszę, to dużo cierpiących ludzi, których mogę uwolnić od ich cierpienia, nawet przez ściany. A jakby ja im i tak robiło, to bym narzekał. Dobra, wy se tam wybuchajcie. To nic nie ma najwyraźniej.
niestety zaraz wybuchnę, raczej jak zostali zagrywani. Przynajmniej mam taką nadzieję. Aha, milicja przyszła. Jak już mówię, oni tam będą wybuchać sobie. Niech się bawią. To się z tej strony nie otwiera, więc trzeba dookoła obejść. Tu jest. Ja tak myślałem, że to nie był ten, którego zabiłem. A co, rzucił tego smoka? Tu się też nie przejdzie, tu się nie przejdzie. To jest tyle tych bocznych odnóg, że trzeba co chwilę patrzeć, czego się przypadkiem nie pominęło. Aha. Tutaj dwójka kolejnych milicjantów. A co gorsza, prędzej czy później będziemy mogli to otworzyć i trzeba będzie tutaj powracać, to wszystko poogarniać. To jest chyba najgorsza część tej lokacji chyba. Już nawet nie to, że wszystko jest pozamykane, tylko że potem trzeba zajść intensywny backtracking. Tutaj będzie duży szczur, prawda? Chciałbym, żeby ta gra nie była taka przewidywalna czasami. Chciałbym też mieć jakiekolwiek umiejętności grania w nią. Lateron. Mięso z szyi psa. Dobra, a jakieś, nie wiem, klucze, nie klucze, wajki, nie wa... O nie, pojedon. Ja się zagam jak ty ludziom. A, jeszcze jeden tu jest. Dobra, teraz też chyba naprawdę wszyscy, co? Złoty rund 5. Sam bez piątka. Spada, mieliśmy już piątkę, ale raczej nie jest ich kiedykolwiek za wiele. To jest chyba ten skrócik z powrotem. A to jeszcze pytanie, co tutaj na górze będzie. Tutaj nie widzę, żeby coś było. No i tu jest wajcha. Czyli teraz już raczej powinniśmy być w stanie sobie zwiedzić całą lokację na spokojnie. Jebany poison. Absolutnie hejce. Zwłaszcza, że tych pułapek albo nie widać, albo są bardzo mało widoczne, bo powiem szczerze, chyba nigdy nie zwróciłem uwagi, żebym w nie wdepnął. Przed tym, jak w niej rzeczywiście wdepnąłem. No, oszczędzimy ci bólu i cierpienia trochę. Jak wam wszystkim zresztą. Tu wcześniej chyba też było zamknięte. Nie, tu nie było zamknięte. Tu było zamknięte. Tęczowe kamyki, złoty run. Ukryta ścieżka, haha. That's a good one. Po prostu jest tutaj tyle ukrytych ścieżek. Może jedyna, w której jestem w stanie uwierzyć, to ta. Która nie była oznaczona. Ach, Elden Ring. A, Frenzy Duelist. Kolega z wielkim toporem. Olala. Ciekawy moveset. Dość opóźniony też. Strasznie opóźniony, więc bym powiedział. Chyba koniec zabawy. A mnie wytnacił ze skoku. Ty chuju. Już się zacząłem zastanawiać, czy on kiedykolwiek przestanie atakować. Na szczęście aż tak źle nie jest.
Musisz walnąć sędzia. Najgorzej. Nie no, z tego co pamiętam, to żadna z tych ścian nie była zamierzona. Czy gdzieś wychodzi? Czy tu się znowu do Limgrave wychodzi? Czemu jest tyle miejsc, które wychodzą do Limgrave w Skellig? Regalia of Eocade. Wygląda jak miecz, tylko pytanie jaki? Stay set. Czy ja mogę tego miecza używać? Tak. Teraz ciekawe, jeśli zobaczę w ten weaponet. Ciekawe. Szkoda, że Blida nie nakłada. I skaluje z Arcane, co nie do końca jest mi na rękę. Gdzie Gated? Czy chcę wiedzieć, pytać? Znaki deptania? Lowstone. Wiecie co, czasem człowiek się zastanawia, jak złym pomysłem jest spróbować przeskoczyć tutaj. Patrząc po tym, że nie ma tam żadnych znaków, to pewnie bardzo. Stasis. Och ty. Och ty. Nawet nie wiem, co mam ci powiedzieć na to. Kurde, tak się zastanawiam, co za z tymi imbami. Nie mówię, że podwójne gatesody są złe pod żadnym pozorem, tak? Ale po prostu kolci, żeby spróbować się czegoś innego trochę. I dlatego też, powiedzmy, nie wydaję w tej chwili za bardzo Smithing Stone'ów na swoje obecne. No mówię, no mimo wszystko na pewno chciałbym pozostać przy tym, że mam tego nieszczęsnego Bleeda, tak? Zaznaczę sobie to, żeby mapę mieć. Na pewno opcją do tego jest korzystanie z Twin Blade'ów, które idiotycznie szybko nakładają Bleeda, przy czym jednocześnie jedna rzecz kiedyś nauczyłem z tymi Blade'ami to, że potrafi być bardzo ciężko, jeżeli chodzi o ich czy to zasięg, czy o możliwość wykonania tego ataku tak w miarę bezpiecznie. Złoty run. Jezus, Scarlet Rot! Jedyne czego chcę na razie to zgarnąć sobie tą mapę nieszczęsną. A potem się zobaczę. Dawaj. Mapa Kaelit. No, także teraz już tak naprawdę mamy mapę całego Kaelit, porównanie tego, co mieliśmy wcześniej. Ogólnie, wiecie, jeżeli się nad tym człowiek tak zacznie poważnie zastanawiać, to ta lokacja nie jest jakoś super duża, tak? Tutaj jest coś, co wygląda jak kościół w sumie. I nie wiem, czy to nie będzie kościół tej smoczej komunii. Katedra nawet, a nie kościół. Dużym plusem jest to, że jest obok też ten Sight of Grace. Mógłbym być kompletnym skarblordem i zabić się z jej build pod dwie katany. Zwłaszcza, że mam Moon Veil, tylko to by wymagało 23 inta. A jeszcze sobie używanie inta jest pase. Jest, chyba się trzymam. No to w tej grze jest tyle różnych opcji. A człowiek tak nie może się na nich zdecydować. Tak to jest jakieś za dużo opcji, wręcz bym powiedział. No jak już tu jestem, to chciałbym jedną rzecz ogarnąć. Tak na zasadzie skoro i tak jestem. Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie był najlepszy kolega. Nie miałem na myśli tego ptaszedła, które właśnie się na mnie niewątpliwie rzuciło i nie da mi spokoju przez najbliższe 100 lat.
Bo jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś tutaj w okolicy był ten. Był jeden boss, którego teoretycznie jestem w stanie w tej chwili pobić. Jest też złote drzewko z Golden Seedem. Na ilość się Golden Seedów nigdy nie będę narzekał. Gdzie mogło być to cholerstwo? Nie zgadnę. To też szedł pomniejeć, prawda? Nie zgadnę, to drugie ptaszydło też pomniejeć, prawda? Tak! Te ptaszydła są cholernie niebezpieczne. A ja już nie mam staminy, żeby skakać. Bo niestety, ale skakanie też wymaga staminy. Gdzie jest ta nieszczęsna bestia? Bo wiem, że generalnie w tej tak zwanej ogólnie pojętej okolicy znajduje się smoczydło, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. I to jest mój problem na chwilę obecną. Czy mogę ich napuścić na siebie, żeby się bili sami ze sobą? Myślicie, że to przejdzie? I dlaczego nie? A myślicie może, że ta bestia zdecyduje się po prostu spaść na dół i umrzeć? Czy prędzej mnie tam rzuci? I dlaczego obcuję, że ona mnie tam rzuci? A nic. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to ja powinienem być w stanie tutaj normalnie przejść już, teraz jak o tym myślę. Bo zamek, do którego właśnie się dojemy, czyli zamek Redmain, ma powiedzmy dwie takie fazy jako tako. I to, w której fazie zamek się znajduje, zależy od naszych postępów, I guess. I patrząc na to, że jestem ostrzeliwany, to naprawdę poważnie zaczynam się zastanawiać, w której fazie ja jestem. Zaraz się przekonamy, to na pewno. Na razie moim planem jest po prostu przejechać na Hama, bo jest tutaj od cholery, czy to balist, czy to jakichś innych strzelających badziewi do mnie. Ja nie, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli tutaj są przeciwnicy, to znaczy, że jesteśmy w fazie pierwszej, co mnie w sumie trochę dziwi, ale jednocześnie nie będę narzekał, bo daje mi to możliwość zademonstrowania bardzo zabawnej, interaktywnej i przyjemnej walki. Ale to już za chwilkę. Staminę, nic nie szkodzi. Chcę sobie grzecznie kulturalnie wejść tutaj. No nie powiem, ta walka należy zdecydowanie do kategorii tych bardzo zabawnych i bardzo interaktywnych. Oczywiście jest dużym ukośnik S na końcu. Dobra, mamy tu przeciwniku, więc. Każdą chwilą coraz bardziej myślę, że jesteśmy w pierwszej fazie. Sam zamek Redmain ogólnie jest niewielką lokacją w porównaniu do innych tak zwanych Legacy Dungeonów. Bo taki na przykład zamek Stoneveil był naprawdę duży, tak? Rajulkary, jeżeli fało się chciało podwiedzać, to też jest duża. Volcano Manor też jest dość spore. Tak, na przykład właśnie zamek Redmain jest malutki w porównaniu. S? Masz coś dobrego? Nie? Ty chuju. Czemu nie masz nic dobrego?
Tam widziałem bestyję, a jeszcze sobie bestyi najlepiej unikać. Mógłbym się, że dało się to jakoś spaść. I zaraz to udowodnię. Ops. Nic mi nie jest. Tutaj w środku chyba nic specjalnego nie było. Nie no, jest niby jakaś drabinka na górę. I Pumpkinhead tu jest. Na szczęście nie jakiś super silny. Z tego co widzę. Trafił. Nice. Bardzo nice. Sanctuary Stone do craftingu. Skrzynka jakaś? Nawet nie skrzynka. Smithing Stone 5. Na piątki nie będę narzekał, bo generalnie nie mam ich jakoś specjalnie dużo. Aha. Tu jest jeszcze Flamberga. Z tego co pamiętam, Flamberga jest Ulsa Geisseldem, który ma przy okazji Blitz budowany, więc to jest jedna fajna rzecz. Co ciekawe, jakby się grało pod Ulsa Geisseldy z Blitzem. Tak się boję zapytać, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że nosiło rzeczy przynajmniej na papierze. Ulsa Geisseldy są dość wolne, taka. Bleed powinno się nakładać w miarę szybko. A, da się to przeskoczyć. Nie myślałem, że się będzie dało. Tak, kurde. Nie myślałem, że to mnie trafi. Ewidentnie dzisiaj o niczym nie myślałem. Patrząc na to, co tutaj właśnie wydarzyło. Dobra, mamy Foggate'a przed sobą. Więc już mentalnie nastawiam się na to, że stracę mojego lunarka. Jeszcze tylko zerknę, czy dobrze pamiętam z tą Flambergą. Flamberga. Nie, to nie jest. To, chyba, że to jest Kerst UGS. Gdzie jest Flamberga? To jest Krejcot zwykły? Ciekawe. Zazwyczaj do tej pory Flamberga była Ulsa Geisseldem, albo takich tutaj to jest nazywany Colossal Geisseldem. Anyway. Czas na zabawę. Cieszę się, że się rozumiemy, Sebastianie. Dać tego kolegę, z którym się biliśmy w zamku w Lirni. Misbegotten Warrior. O, to i on. Ale oprócz niego przy okazji wchodzi kolega Crucible Knight. Co by nie było za łatwo. Dobra. Najtrudniejsza część tej walki za nami, czyli udało nam się zabić Midbegotten Warrior, zanim Crucible Knight zaczął cokolwiek robić tak naprawdę. Więc teraz możemy mieć duel 1 na 1, co jest już dużą zaletą w tej walce. Aż tak. Tak, kurde. Za bardzo gildy byłem. Na szczęście w tym momencie Crucible Knight, powiedzmy, nie będzie nam zadawał aż tyle obrażeń, tak? Więc... Aj. Więc jesteśmy względnie bezpieczni, bym powiedział. A
Aczkolwiek wiadomo, wszystko co do tej pory było problemem w walce z Crucible Knightem wciąż jest tym problemem, tak? Więc pod tym względem akurat niewiele się zmieniło. Mam dość dużo estusów, więc jeszcze mogę się z nim sejdować na obrażenia, bym powiedział. Problemy się zaczną, kiedy przestanę mus. Szkoda strasznie, że oni nie blidują. Przydałoby się. Czy to jest druga faza? Jeszcze nie. Tak, jest druga faza. Jeżeli dobrze pamiętam, co to jest ten sam, z którym walczyliśmy w tym... w Evil Jailu, więc będzie miał ogon. Au. Ależ to okropnie przerwałem. Estos? Ale będzie fajnie. Yep, ogon. No i przez to, że ogon, to jest mało okazji, żeby go bić. Jeżeli nie chcemy zajdować obrażeń. Ups. No niestety, akurat walki z Crucible Knightami, kiedy mamy wolną broń, trwają długo, jeżeli chcemy tego rzeczywiście unikać. No bo jak nie chcemy, no to mogę na przykład w takim momencie się zamachnąć, tak? On często odpoje ogonem wtedy, a na przykład tu... On mi to robi na złość w tym momencie. Przysięgam. Na bogów. Zastanawiam się, czy nie lepiej by mi było dzierżyć broń dwuręcznie, szczerze mówiąc, w tym momencie. Przez to, że on nie krwawi. Oj. To drugie zamachnięcie potrafi dość sporo zadać, więc trzeba na nie uważać. Kurwo. Na Estusa dla świętego spokoju. Teraz już powinien być w stanie po prostu zinicjować obrażenia w miarę rozsądnie. Także nawet jeżeli część tam będę, to nic złego mi się nie stanie raczej. Powiedziałem, leżeć. No jest Greatsword. Dostaliśmy drugi Greatsword. Skalowanie bez siły. Fajnie wygląda nawet. Kuszące. Tylko fakt, że on wymaga 16 inta. Musiałbym się zinspekować tak naprawdę, żeby zobaczyć... Noż nie, czekajcie. A nie, teraz skorzystam z większą siłę. Fuck! Bo chciałem powiedzieć, że mogę ten event założyć. Czy w takim razie... 15. Że tak tu imę, szlak by to trafił. Przekład nie zgadzałem tego. Sight of Grace. Wiecie co? Powiem tak, nie stracę. Stanę się o jeden punkt inteligentniejszy. Tylko po to, żeby zobaczyć, jak z tego miecza się korzysta. Bla, 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 nie możesz wykorzystywać, bo bla, bla. Ale w miarę szybki nawet, a weaponet? Uuuu. Hmm.
Musiałbym jeszcze pewnie zobaczyć, jak on działa na przeciwników konkretnie. Cześć, dziadko. Bocznym wejściem. Incidentally, do you like a good festival from time to time? Może? Well, it's true. This fortress houses only the vanquished. But when the stars align, we celebrate. A war festival honoring the last battle and death of General Vadar, the mightiest demigod of the Shattering. Powiedz mi, czy to tylko ja? Ale czy słyszę tutaj głos tego Kennela z MGS-a? Tak trochę. The festival affords glory to warriors. Then all you need is a little patience. When the stars align, the festival will be declared. Well, I haven't heard that name in an age. Then you must serve Princess Rani. Może? The next time you speak to Eiji, tell him this. The festival of Radahn will surely set Rani's fate back into motion. By the by, is that old fool still handling a weapon? Tak. His enormous frame cramped in that little place. Bit of a haughty sort. Strange fella when I knew him. And funny thing, his swords were all blunt as stone. A co miecze miałyby być ostre? No spójrzcie na to, co ja właśnie dzierżę. W każdym razie, to jest teoretycznie miejsce, w którym możemy mierzyć się z Radahnem, tylko jeszcze nie w tej chwili. A co gdyby? Słuchajcie, a co gdyby? Dual wieldowanych? Uzagry swordów. Czyli tak jak od początku planowałem. Tylko musiałbym mieć jakiegoś UGS-a, który nie skaluje z tych z Somberów. To musi być ciekawe. Wiecie co? Jako, że z założenia miał to być Ungas Team, to pewnie tego pożałuję, ale czas się bawić. Bo tak na razie nie mam, żeby to ulepszyć, racja. Zapomniałem o tym danym szczególe. W sumie tego nie mam w ogóle nie będę używał, bo jest kompletnie podinta. Uskalowania z siły. I co ja mówiłem, że chcę ulepszyć jeszcze gacowego Gatesolda chyba. Cosmifingów dwójek nie mam z kolei. Holy fuck. Czy ja nie miałem jakiegoś tego Belbedinga, który pozwala mi kupować Smithingi dwójki? Zobaczmy. Zestaw Enshy tu leży, potem jak na sprawę zaciukać. Mam. Nice. I teraz możemy sobie kupić Smithingi dwójki. Tylko, well, nie mam na to run, kto by się kurwa spodziewał. Nie mam na nic run, jestem biednym człowiekiem. Albo raczej biednym celnisztem. A ja to jestem jeszcze biedniejszy w niż myślałem. Bo tak, gasowy Greatsword obecnie. Wezmę, zdajmy ten na chwilę, już nawet... Nie chcę nic powiedzieć, aż ten heavy load nie będzie bolał.
Ale chyba teraz respect pójdzie. Ale teraz respect pójdzie. W każdym razie, gasowy gejsot jest na plus 4 i mam 5 dwójek. I co, i tak nie będzie mi stać na ten na plus 9. Szlak! Mówię, najgorsze jest to, że ja teraz wciąż faceluję. Ale dobra, coś się pokombinuje. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Przysięgam. Layout 1. A widać, nawet nie jesteś nawet na nic więcej niż plus 6. Właśnie zastanawiałem, czy mogę ten, czy mogę jakoś zmienić skalowanie tego miecza i widzę, że mogę. Chyba nawet mi się to będzie opłacać teraz, jak o tym myślę. Będzie mi się opłacać? Na razie jest na 0 w sumie, ale wydaje mi się, że wyjdzie to lepiej. Ale wiesz co, na razie to zostawię, o tak powiem. To tak, muszę się przejść w takim razie do Railkari. I teraz tak, mój miecz ten główny, czyli Ruins Greatsword, ma 50-16 wymagania, z tego co pamiętam. Co biorąc pod uwagę, że biegam cały czas z Lunarkiem, oznacza, że potrzebuję 11 inteligencji. Bo chciałbym też bez tej korony głupiej biegać. Jeżeli chodzi o deksę, to potrzebuję 12. 12 deksa, nie więcej. Czyli tak, 12, 11, 40. Naprawdę? Nie podoba mi się to, co widzę. Zwłaszcza, że i tak nie mogę. Aż nie, będę miał 50, jak będę chodził z talizmanem. Dużo stracę HP, jak tak sobie odejmę? No, praktycznie połowę. Niedobrze. W sumie to mogę niedobrze tak zrobić, I guess. Bo Dexa i tak będę miał przez Lunarka. I mam medium loada! Jej! Teraz pytanie, czy mogę cokolwiek założyć, żeby nie biegać na go? Proszę. Dziękuję. To jest jedyne, czego nie trzeba było. No dobra! To teraz pytanie, jak się z tego będzie korzystało w akcji i dlaczego kompletnie inaczej niż bym chciał. Zaraz się przekonamy. Generalnie rzecz jest tego typu, że w tej chwili, jeżeli chodzi o ten zamek, to nie możemy zrobić absolutnie nic, bo nie zaszliśmy jeszcze wystarczająco daleko w fabule. Ale nie oznacza to, że nie możemy zrobić kompletnie nic. Bo mamy jeszcze serię Crystal Tunnel do pozwiedzania i ogólnie też to ten. Ależ to będzie pięknie akurwiało. Ależ ja będę przy okazji pięknie umierał. Nie mogę się doczekać. Zastanawiam się, czy nie będę chciał zdjąć Redagon z Corsila w sumie. Na coś innego. Bo też jest problem tego typu, że z tym, że ze Scarsealem dostajemy zauważalnie więcej obrażeń, a tego bym chciał uniknąć, miałem możliwości. Ale to zobaczymy. Ile w ogóle zadaję moje pytanie? 213 po 207, 227 po 113.
Tak długo jak nie będziemy walczyli z czymś, co ma jakieś obrzydliwie dużo HP, to podejrzewam, że bez tego, bez Bleeda się obejdziemy. Jak będziemy walczyć z czymś, co ma obrzydliwie dużo HP, to będziemy się zaczęli zastanawiać, co daje. Czy ja mam jeszcze jakieś larval tiry w ogóle? Nie. Czyli na razie, jak zespekowaliśmy, to już nie mamy za bardzo możliwości zrobienia z tym nic dalej. No, well, będzie fajnie. Nice. Tutaj naszym głównym problemem jest to, że nie jesteśmy tu kompletnie bezpieczni. Przed tych... Ej, to ma fajny efekt. Ej, to sporo zdaje. Fajny ten miecz. Już mi się podoba. No nie zdziwię się, jeżeli będę musiał wymienić przynajmniej jednego Estusa na tego. Na niebieskiego. Żebym mógł trochę więcej tego weapon arta używać. Smithingi piątki to nie do końca coś, na czym mi teraz zależy, ale jak są, to nie będę narzekał. Aha, słyszę strzelanie, au. A, no spokojnie. No niestety tutaj jesteśmy bombardowani dość intensywnie, au. Tak właśnie myślałem, że nie da tam doskoczyć. Ja się zastanawiam. Czy dałbym radę? Chyba nie. A szkoda. Dobra, chodź tu. Tak, generalnie z tego co pamiętam, to tutaj będą rzeczy do zgadnięcia jeszcze. Ulala. Festiwal to pięknie nie trafia. Nie przejmujcie się tym, ile zadaje obrażeń tym łajzom głupim, bo oni akurat są dość mocno odporni jak tako. Ulala. To mi nie wychodzi. O Boże. O Boże, o kurwa. Tak zwane. Wspominałem, że ci przeciwnicy są strasznie upierdliwi. I twój. No, nawet jakbyśmy go stracili, ja nie wątpię, że to się prędzej czy później stanie. W ogóle jak to dokładnie działa? To jest... Nie, przez zwykłą nie, ale jak przytrzymamy... Możecie co chcecie, ale to jest naprawdę bardzo nice. Nawet jeżeli nie zadaje jakoś super dużo obrażeń, to sam fakt, że coś takiego w ogóle istnieje, jest dla mnie bardzo fajny. Czy to się da... Nie, tego się nie da zniszczyć. A to teraz... Tak, wskakiwało się to. Albo nie wskakiwało się, bo Elden Ring to druga najtrudniejsza platformówka zeszłego roku. Tutaj też się nie wskakuje. Ale it is no matter. Ja to zada samo z siebie właściwie. Nie dowiem się, bo nie trafię. Powtórzę się, ile to zada samo z siebie? Mało. Ale jest jeszcze jedna bardzo zabawna rzecz związana z brońmi, które używa Somberów. I jeżeli będę miał okazję, to postaram się to zademonstrować za chwilkę. Znaczy, za chwilkę, nie aż tak bardzo za chwilę, ale relatywnie niedługo. Upewnię się tylko odnośnie tego, co możemy znaleźć w tunelu. Bo nie jestem do końca pewien, co tutaj się dokładnie znajdowało. Niech ktoś może spać do mnie. Ja tu chyba tam mała ponad.
Szczerze mówiąc, to zastanawiam się, czy nie bardziej nawet by mi się opłacało biegać po prostu z jednym mieczem, z samym Ruins Greatswordem, aniżeli dwoma. W sensie, że dwuręcznie. Czy power stensowanie dwóch Greatswordów to już nie jest lekki overkill? Wygląda efektownie, tego na pewno nie mogę temu powiedzieć nie, tak? Ale po prostu się zastanawiam, czy to na pewno ma sens. Dobra, tutaj chcę sobie skopać drabinę. Zwłaszcza, że nosząc broń dwuręcznie dostajemy bonus do siły, a w momencie, kiedy ten miecz skaluje, a z siły to jednak... Hej, w sumie coś w tym jest. Tu nic nie ma z tego, co pamiętam. No, to tylko wygląda, jakby miało coś tu być. Ten miecz tak przypomina miecz tego Fiuma z DS2. To był Fium z Ultra Greatsword. No niestety, nie tu razu. Zresztą on jest trochę za daleko. Ulala. Kolego! Dobra, tutaj widzę, że sam Berek sobie leży. Wezmę się wyleczę. Czy jestem w stanie się ustawić tak, żeby trafić ich obu? To mnie zastanawia. Ha, ha, ha! Faithful Canva Statement. Jeżeli dobrze pamiętam, on przyspiesza rzucanie czarów albo coś takiego, albo zwiększa siłę inkantacji. Jedna z dwojga. W każdym razie jest dla nas kompletnie bezużyteczny. Ha, 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 ha! Nic nowego. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. I tutaj znajdujemy kupę kamieni i gruzu, znane jako Falling Star Beast. To jest dosłownie kupa kamieni. I niestety jest dość upierdliwą kupą kamieni, która ma też władzę nad kamieniami. Czemu mam nadzieję, że nie będzie jakoś specjalnie demonstrował. Oho, zaczyna się. Raz, dwa. Teraz odbiegnąć. O, zdążyłem, nice. Znaczy można nie tyle co powiedziałem, że ma władzę nad kamieniami, co bardziej kwestia grawitacji. Au. Czyli coś, do czego ogólnie tego typu bestie mają tendencję. A, i tak zadaję mu zauważalnie więcej niż myślałem, że zadam. Nice. Akurat idealnie mi starczyło many na to. Z tego co widzę. Au. Dobrze? Dobrze. Nice. Jestem w złym miejscu. Dobra, jest okej. Okay. Zapominam, że ta broń jest taka wolna i próbuję wciskać dwa ciosy, kiedy nie powinienem. O, na przykład tutaj. Tutaj z automatu nie wcisnę drugiego. Ale dobra, Phoenix to pokonane. Sombel 6, Smithing Stone 7, parę Gravity Stone Chunków i Sombel Stone Miner Bell Bearing 1, który pozwoli nam kupować potencjalnie w te Sombel Smithing Stone 1 i 2. W każdym razie, skoro już wspomniałem o byciu zabawnym i interaktywnym, to nie omieszkam skoczyć z powrotem do świątyni Yggdrasil. Możecie się zapewne zaraz zapytać, ale po co ty to robisz? Odpowiedź jest bardzo prosta. Muszę sobie tylko przypomnieć, kiedy się szło.
Da się tu zdobyć Sombera 7. I będę próbował. Będę właśnie próbował to zrobić. Zobaczymy, czy mi się to uda. Mam szczerą nadzieję, że tak, bo jak nie, to. Well, będzie problem. Moim głównym problemem jest to, że nie do końca pamiętam, którędy się tam idzie. Bo mimo, że już tyle razy tutaj przychodziłem po tego Sombera, że powinienem to znać na pamięć tak naprawdę. Tu się nie spadało. Tam się szło. Nie, tu się nie szło. Halo. Gdzie ja idę? To jest dobre pytanie. Gdzie ja idę i gdzie ja powinienem chcieć iść? Nie, o tędy się szło, Jezu. Ślepota nie boli, ale doskwiera. Teraz tak, którędy to się szło? Teraz na pewno to jest ten głupi abduktor Virgin. Który pewnie będzie chciał mnie teraz zabduktować. O. Na pewno chcę tu wskoczyć. I teraz pytanie. Właśnie nie do końca nigdy pamiętam, czy to się... w którym momencie trzeba wejść do budynku, że tak to wiemy. Jezu, ale że one nie stagerują jak na to, że to... Colossal Greatsword. O, dzięki. Dzięki za pomoc, abduktorze. To jest dokładnie ta pomoc, której oczekiwałem. Tylko, że nie. Chcesz mi dać spokój? Chyba nie. Bo tak, to mnie prowadzi... Gdzie mnie to prowadzi? Powrotem do świątyni Eiglai. Czyli nie do końca w miejsce, w które chciałem wrócić. Not gonna lie. Chyba teraz tak, jestem tu. Ci przeciwnicy wybuchają, jak się ich zabije, o czym trzeba pamiętać. Jeżeli ktoś lubi, to może sobie tutaj spać, mi jakoś specjalnie nie zależy. Te dwie łajzy sobie grzecznie kulturalnie pominę chyba po prostu. Bo jest po prostu łatwiej. Szkoda, że przed samym Rekardem nie było ogniska, bo byłoby nieco przyjaźniej to ogarnąć. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj gdzieś... przysięgam, jeżeli się okaże, że nie ma stąd sordów, żeby to otworzyć. Będę niepocieszony. Fine. I get it. I get it. Powinienem to przemyśleć zawczasu. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj mamy jeszcze duch pienia. Yep, całe 3. Nice. To teraz robimy całą tą rundkę od nowa. Bo stąd chyba nie było teleportu z powrotem. Czy było? Aż zerknę. Bo jeżeli stąd byłby teleport z powrotem, to podejrzewam, że byłoby mi dużo łatwiej to znaleźć. Nie chcę się bić. I przede wszystkim, w którą stronę, jeżeli już się wracało? Bo teraz jak patrzę na to, jak to wygląda, to chyba nie ma powrotu. Jeżeli zaraz nie znajdę, to się po prostu cofnę z powrotem do
Goskina. O, tutaj jest. Tylko mówię, pytanie, czy to jest teleport w jedną stronę, czy nie. Zobaczmy. Yep, to był teleport w jedną stronę. Doskonale. Temple of Agbay. I mówię, teraz już chyba po prostu przespeedanuję to bardzo intensywnie. Jezu, ten miecz ma idiotycznie wysoki kondukcję obrażeń, jak na ten... Jak na... On ma więcej guard boosta niż większość tarcz, które kojarzę. Takich mediumów zwykłych. Więc mógłby z niego potencjalnie korzystać jako tarczy nawet. Też, żebyście widzieli, że to tak przerażające. Oj. Nie podobało mi się, jak niebezpiecznie blisko byłem spadnięcia. Dobra, łyknę sobie Wanda z fizyka, żeby się nie pierdzieli z tym. Znaczy z to Abductor Virgin. Także nawet jeżeli mnie strzeli, to nic złego mi się nie stanie. Jak już mówiłem, jeżeli raz mnie strzeli, to nic złego mi się nie stanie. Zacznę się martwić, jak powtórzę to parę razy. Ach. Powoli mi się stamina będzie kończyć. W pewnym momencie wyszedłem z walki, to mnie w sumie ciekawi. Bo nie straciłem staminy podczas biegu. Dziwne, ale narzekać nie będę, jak coś kiedy będzie się działo. Dobra, to sobie biegam na górę jeszcze raz. Powiedziałem, biegam na górę. Używamy stonsoldów. Pytanie je, jeden czy dwa? Dwa. To sobie może tłumaczyć, dlaczego nie miałem. Bo jeden podejrzewam, że jeszcze mógłbym mieć gdzieś tam skitany. Dwa niekoniecznie. I jako, że jak wszyscy wiemy, gramy w platformówkę, a nie Dark Soulsy, to mamy teraz wyzwanie platformowe. Musimy spać sobie tej grzecznie kulturalnie i się nie zabić przy okazji. Co, uwaga, uwaga, pewnie was zaskoczę, ale nie jest oczywiste, zwłaszcza, że jesteśmy ostrzeliwani. Nie zaskoczę was pewnie też stwierdzenie, że jest dużo łatwiej, kiedy akurat gramy magii i możemy tamtego kolegę ostrzelić. A stąd wydaje mi się, że już musimy bezpośrednio na dół spaść. No dobra, próbujmy. Pewnie mieć trochę obydwie. No widzę, że coś się świeci. Dobrze? Nice. To już trochę mniej nice. Zwłaszcza, że oni sporo zadają. Dobrze? Dobrze. A? O. Dziwne, że to nie trafiło, ale nie będę kwestionował. Spalę sobie światełko, żeby wiedzieć, na coś tutaj nie trafię przypadkiem. Tutaj left. Seedbed's Curse. I wychodzimy. Gdzie wychodzimy? Przy... Abductorsa? Ale co najważniejsze, to to, że wychodzimy przy Somberze 7. A tylko teraz sobie pozwolę po prostu grzecznie i kulturalnie spać na dół. Będzie łatwiej. Wydaje mi się, że teraz będziemy w walce, więc muszę i tak usiąść przy ognisku. No, w każdym razie połowa mojego nicnego planu już została wykonana. Zaraz przejdzie czas na drugą połowę mojego nicnego planu. Mianowicie... Dragon Battle! Dragon Battle to z jednej strony lokacja w
Kaelid. Z drugiej strony lokacja co do Kratefuls ewidentnie mieli zamiar taki, że gracze przejdą tutaj jakoś bliżej setnego któregoś poziomu. I to czuć. To czuć w wielu miejscach. Zarówno jeżeli chodzi o to, ile HP mają przeciwnicy i o wiele innych różnych tego typu rzeczy. Co najważniejsze to to, że można dzięki temu dostać sporo rzeczy, których nie powinniśmy mieć na ten etap gry. O w miarę niedużym koszcie, jeżeli chodzi o wkład własny. To tak, muszę znaleźć teraz jaszczurkę. Gdzie była jaszczurka? Tu jest smok na pewno, to wiem. I nie wiem, czy się na mnie... Nie, on mnie zauważył, ale... O, tu jest jaszczurka. Zwyczajnie nazywam to jaszczurką, chociaż tutaj to może nie być jaszczurka. Siema. Powiedziałem siema. Nie uciekaj. Kolego. Dobrze. Nice. Kurwo. Kurwo. Chodź tu. Tu uwaga, bo ona wbucha. Sam będę się. To już prawie wszystko. Ostatnią częścią naszej mamigówki będzie zejście tutaj. Do podnóży wieży. Gdzie siedzi sobie grupka już niekoniecznie żywych jegomościów. Z tego jeden z nich trzeba Sambera 9. Ja tylko w tym momencie przypomnę, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Że Sombery maksymalnie mają poziom plus 10. Więc efektywnie możemy teraz ulepszyć się broni na prawie maksymalny poziom. To biorąc pod uwagę, że mamy całkiem silną broń. Możecie się domyślać, co właśnie idę zrobić. Jej na plus 10 jeszcze będzie miała skalowanie z siły. Przy okazji jeszcze jedna bardzo fajna rzecz związana z tego typu ulepszaniem to to, że weapon arty w dużej mierze skalują z poziomami ulepszenia broni, a nie z poziomami statystyk naszych. Przez co nasz weapon art teraz będzie zdawał dość sporo obrażenia. Jak już tu jestem, to przy okazji zahaczę o wieżę w sumie. Nie mamy jeszcze runy, którą można tu użyć, ale ta wieża w przeciwieństwie do wielu innych jest podzielona tak jakby na dwie części. I w jednej części znajduje się boss, którego chciałbym teraz porobić, jeżeli będę miał taką możliwość. Zobaczymy, czy mi się to uda. Zdarzenia zadajemy całkiem sensowne, nie ukrywam. I wiecie co, wydaje mi się, że chyba rzeczywiście zrobię tak, że po prostu będę chodził z jednym mieczem zamiast z dwoma. Co nie ukrywam, że zauważalnie pozwoli mi poprawić swoje poise chociażby. A poise mi się przyda. Najlżejszy ekwipunek, który da mi najwięcej poise, to mnie najbardziej interesuje. Jedu. Cztery, cztery, trzy, trzy, weźmy to, jeden, 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 trzy, dziesięć, dziewięć, dobra, nie będzie tak w takim razie. No i możemy po prostu teraz chodzić się z tym mieczem w dwóch rękach. Plus 438. A wyobraź sobie, co będzie, jak będziemy mieli na to eskalowanie. Moje, wydaje mi się, że już jeżeli chodzi o Ulca Gejsordy, to dopóki nie mamy Bóg wie ile staminy, to lepiej będzie po prostu je nosić dwuręcznie, aniżeli kombinować z power stencingiem, no bo to jest efektowne, to prawda, ale jednocześnie bardzo mocno się ograniczamy, jeżeli chodzi o jakieś takie pancerze, nie pancerze przez to. A wbrew pozorom Elden Ring to gra, w której to robi różnicę. Co to oznacza też, że chyba mogę zdjąć tego?
Skarsila. Sporo zwiększa przyjmowane przeze mnie obrażenia. I w sumie mógłbym w takim razie założyć żółwia. Wiadomo, że odrobinę spadną na statystyki, tak, ale jednocześnie absorpcja obrażeń zrobi tutaj sporą różnicę jedną. To było niebezpieczne. Bo teraz na przykład mamy absorpcji 3,4. Jeszcze przed chwilą jak biegaliśmy, to mieliśmy coś koło 7 bardziej. Czyli no, obrażenia, które powinniśmy przyjmować, teraz powinny zauważalnie spaść. Żółwia czy psa? Psa? Sam masz rację, nie wiem, jak mogłem popełnić tak oczywistą wpadkę. Boska wieża, Kaelit. Opcje mamy dwie, w prawo idziemy na szczyt wieży, w lewo idziemy do piwnicy wieży. Biorąc pod uwagę, że na szczycie wieży znajduje się tylko wielka runa, do której nie mamy w tej chwili dostępu, to schodzimy do piwnicy. Tutaj kolega z prawej strony będzie. Pamiętaj, jak na to, co przed chwilą mówiłem, to i tak mi dość sporo zadają. Ulala, a propos dużych ilości obrażeń. Takie obrażenia, to ja rozumiem. No i dobra, czas zacząć najlepszą część tej wieży, czyli... Jak już mówiłem, Elden Ring to najtrudniejsza platformówka. Dobra, teraz w którą stronę się szło? Nie to, czyli to. Bo piwnica tej wieży to jest jedna wielka platformowa łamigłówka, gdzie trzeba... Aż może nawet nie tyle łamigłówkę, co po prostu platformowe wyzwanie, o. To jest lepsze określenie. Gdzie musimy po prostu uważać, gdzie spadamy. I dość precyzyjne skoki wykonywać. Tutaj sobie spadamy delikatnie na dół. Tutaj mniej więcej radzę się wykierować na ten styk, to dość mocno pomaga, żeby spaść tu, gdzie chcemy. Tutaj możemy sobie spaść tak. To jest jeszcze jeden nieprzyjemny skok. Tak powinno być ok. Tutaj mam ochotę powiedzieć, że da się spaść po prostu trzymając tej krawędzi, ale to trochę ryzykowne będzie. A stąd wydaje się to w miarę bezpieczne. Tutaj nie przejdziemy jak tak, ale możemy tutaj spaść. Ach. Z tym kolegą na pewno będzie o tyle nieprzyjemnie, że on... Ulala. Że on stoi w takim bardzo niefajnym miejscu. Którym podejrzewam, że nie trudno byłoby przy ataku spaść na dół. Tak, na szczęście nie spadamy, przechodząc do tej windy. A jestem w stanie wyobrazić sobie, że pewne gry byłoby w stanie zrobić coś tak ohydnego i okropnego. Dobra, tutaj jest drabinka na górę, jakbyśmy chcieli sobie skrót odblokować. I w sumie wiecie co, chyba to zrobię na wszelki wypadek. Bo nie dowierzam aż tak w swojej umiejętności. Najkrótsze drabiny przysięgam. Czy coś tu jest więcej? Nie. Doskonale. Czyli możemy sobie po prostu otworzyć. Skrocik już mamy. Nie zrobić tego, co mi się raz tutaj ostatnio zdarzyło zrobić, czyli spróbować zeskoczyć. Bo kompletnie zapomniałem, jak długa jest ta drabina. Otwieram ten skrót głównie dlatego, że... Tutaj w pobliżu jest kolega od zewnętrznego płomienia, który potrafi stanowić jakieś tam wyzwanie. Siema. Chyba, że mam akurat kolosa Greatsworda, którego stagaduje co hita.
Hegwu. Chciałoby się rzec. Lunark, możemy tędy przejść. Tutaj po raz kolejny spadamy. Dobrze. Bardzo króciutki spadek, na szczęście wbrew wszelkim zasadom, które do tej pory obowiązywały, nas nie zabija. Ognisko, dlatego też trochę nie bałem się jak tak używać tych... używać many wcześniej. Da? Tutaj będzie, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze jeden kolega Black Monk. Zastanawiam się właśnie, czy on się będzie stagerował z każdego ciosu. I będzie. Nice. No dobra. Teraz jak walczyliśmy wcześniej z Forskin Noblem, to czas na Forskin Apostla. Ja niestety potrafię unikać. Moja jedyna słabość. On bardzo dobrze potrafi unikać, to jest najgorsze. Pytanie, czy będę znajdował okazję, żeby wciskać mu ataki. Na pewno nie, jeżeli będę używał przycisku skoku zamiast tego. Zamiast rola. A w miarę stanu obrażenia mu zadaję w sumie. To jest jak na to patrzę. To też na pewno jest to, że że on przy tych atakach skacze, więc nie mogę go tak zbaitować na stanie w tym polu. A szkoda. Oho. Moje ulubione ruchy z Twin Blade'em. Aż on tego unika. Z tego akurat to bedwa, ale to nie sprawa. A nie dam rady niestety, tak? Przestań mnie dodżować! Mogę nie lubić Godskinów, ale muzykę akurat mają świetną w walce. Niestety stagerować się nie stagerują, a szkoda. Au! Au! Jezu, ile on mi zdaje. Jesteśmy już w drugiej fazie jako tako. Kole. To jest na szczęście tylko wokół niego, więc nic strasznego. To jest dużo gorszy atak. Pojadę. A nie trafił mnie. To mało. Nice, fajny zasięg. Czy mi się wydaje, czy bezpieczniej stać pod nim w tej drugiej fazie? Przez to, jak on wykonuje te ataki, powiedzmy, z szyi. Greed is good! No, dostajemy cały zestaw rzeczy Godskina Posla. I oprócz tego w skrzynce God Slayer Greatsword. Kolejny Uza Greatsword, który ma bardzo specyficzne skalowanie jak na Uza Greatsworda. DDD, które wraz z rozwojem broni przerazuje się bardziej skalowanie z zręczności, co jest jak na Ultra Greatswolda bardzo nietypowe. Ale poszło zaskakująco łatwo, tak powiem.
Szczerze. Spodziewałem się, że pójdzie mi znacznie gorzej. Tak znacznie gorzej. No dobra, serię mam ogarniętą. Mógłbym sobie... Mógłbym w sumie pojechać się do rzadka teraz, jak to myślę. Zanim zapytacie, nie boję się tracić moich 120 tysięcy dusz, przecież jestem dobrym graczem, który na pewno tego nie zrobi. Pomijając tą część, której nawet nie mam w tej chwili w estusów na tyle, żeby się leczyć. Jak wszyscy wiemy, co złego może mi się stać. Jestem zbyt kompetentny, dobra, już przystanę, żeby nie robić kompletnego imbecyla. No, ale tak serio, to przydałoby mi się jakieś ognisko tutaj w okolicy. Więc spróbuję jakiś znaleźć, ale może właśnie jak nie, to się po prostu gdzieś teleportnę. Bo wiem, że przy forcie na pewno będzie, przy forcie Farof, ale... Nie jest to do końca ognisko, na którym mi zależy, bo jest kapkę daleko od tego drzewa. Ale z drugiej strony chyba będzie najbliższe. Dajmy sobie egzemplarz. Znaczy... Jest to na pewno fajne, tak? Bo nie ogranicza jakoś aż tak specjalnie gracza w... względem tego, z czego może korzystać, powiedzmy, tak? W sensie, no, że nie wiem, chcę używać Ultra Great Swordów, ale mam build pod Faith, tak? No i o, nie mogę z tego korzystać, tak? Albo o, chciałbym jakiegoś Ultra Great Sworda, który, no właśnie, bardziej z Dexa skoruje. No i proszę, masz. Tak, od moim zdaniem jest w porządku, jako tako. Czy ja mogę stąd spaść i dlaczego nie? To jest Facebook, to mogę. Nice. Tu coś jeszcze jest, czy tylko ten, czy tylko drzewo? Znaczy, żeby nie było wątpliwości, tak? Że przez tylko drzewo mam na myśli drzewo i awatara. Bo drzewa bez awatarów są raczej wyjątkiem. A jako, że wciąż jesteśmy w endgame'owej strefie, to spodziewajcie się, że raczej będzie nam zadawał więcej niż mniej. Na szczęście my też zadajemy w miarę stan nadarzenia. Dobra. Buchnięcie Scarlet Rotem. Jak wykona jakiś dłuższy atak, to będę chciał sprawdzić jedną rzecz. Okej, okay, czyli ten dodatkowy wybuch raczej niewiele robi. To jest rzecz, którą chciałem sprawdzić. Fajnie było się schować, ale przed tym za bardzo nie ma gdzie. Ukrywam, że ten miecz naprawdę zadaje sporo przede wszystkim, tak? Jakoś powiedzmy, nie jestem specjalnie przyzwyczajony do tego, że moja broń zadaje tyle obrażeń bezpośrednio, że tak to wiemy. Raczej to było bardziej na zasadzie, o mój weapon ale zadaje sporo, tak? Albo o bleeden zadaje dużo, tak? To był błąd. Duży błąd. Ach. Nice. Odsunąć się po skalę trot. Nice. To ma większy zasięg nawet niż myślałem, że ma.
sumie tak się zastanawiałem, czy mogę, powiedzmy, double dipować, że mogę jednocześnie dodawać obrażenie weapon artem i uderzeniem bezpośrednim, ale ewidentnie nie tym razem, aż tak dobrze to nie ma. I kolejne 90 000 dusz. Aż się prosi o jakieś stwierdzenie te postaci bossowie. Tutaj tyle dają. Może będę pełnić już kółeczka zabawy z Dragon Barą. To wiem, że tutaj gdzieś jest ten... Gdzieś tu jest ognisko, tylko nie pamiętam dokładnie z której strony. Wydaje mi się, że ono jest bardziej od strony właśnie tego. Tamtej. Chyba, że tutaj. Na pewno jest tutaj gdzieś ognisko, tylko... Bo nie pamiętam z której strony mostu ono jest. A chciałbym jednak usiąść, żeby nie ryzykować moimi duszami w tym momencie. Tutaj widzę, że jest wieża, ale na wieży mi nie zależy aż tak. Więc może po prostu... Teoretycznie mogę po prostu na chama przeraszować się z tego smoka. Zwłaszcza, że nie ukrywam, że most nie jest idealną lokacją do bicia się ze smokami. Nie sądzisz, Grailu? Ognisko było... No, oczywiście, że za samym Grailem. Czyli dobrze kojarzyłem. Wydaje mi się, że mogę na upartego... Aż nie, no usiądę. Żeby nie było, to, że jestem w walce z bossem, absolutnie nie przeszkadza mi usiąść przy ognisku. I proszę nie kwestionować tej logiki. Oczywiście posłowie się przez to hapeki zagenerują, tak? To w ogóle nie ma o czym dyskutować. Aż tak dobrze to nie ma, ale... Samo to, że możemy tak zrobić, jest całkiem fajne. Dobra, słuchaj, Greylo. 1000 obrażeń, smoka. Dobra, to akurat nie trafiło. To będzie ogon, albo hubs po prostu. Aha, mam zielony ogniem. Yep. Au. Au. Jak już mówiłem, most nie jest idealnym miejscem do walki z smokami. Głównie dlatego, że nie ma za bardzo możliwości unikania takich ataków ognistych. Dziab, dziab. Ulala, aż mnie trafił. Nie ukrywam, że to jest jedna bardzo urokliwa część UGS-ów, że są niemożliwie wręcz wolne. O. Dziab. Ten drugi atak jest był za wolny. Ulala, a propos za wolnych ataków. Póki on próbuje mnie stąpać, to jest okej. Okay. Dużo większe problemy zaczynają się, kiedy będzie wlatywał w powietrze i zioną ogniem. A tutaj nie dziwię się, że jej odskoczył, bo właśnie chce zionąć. To powinien być bezpieczny dystans, bym powiedział. Aż jak tak patrzę na to, jak to wygląda, to zaczynam się zastanawiać. W sumie, jeżeli on wyskoczył aż tak daleko z tego mostu, o Boże, o kurwa. Żartowałem. Czy byłbym w stanie go wyciągnąć bardziej w stronę tego wyjścia z tego mostu?
No, chyba on tak robi? Stąpa. Jest okej. Stagger? Zdążę czy nie zdążę? Jezu, dajcie mi zdążyć! O! Ależ to było cudowne. Ależ to było wspaniałe. O Boże. Nic tak nie raduje serca jak zestagerowanie smoka. O, bo tutaj mamy kościół, w którym mamy naszego kolegę Guranka. I wydaje mi się, że już byliśmy tam parę razy, więc nie ma po co zachodzić na po raz kolejny. Ja jeszcze chwilę i będę mógł nosić ten miecz w jednej ręce. Jezu, plus 450, holy fuck. Anyway, czy coś tu jeszcze jest w takim razie? A czy z takich ciekawszych rzeczy to na pewno jest miasto Celia? Jest bagno, na którym jest jeden boss. Pojadę szybko zabić bossa na bagnie. Bagno to jedna z tych wspaniałych lokacji, których nie jadę zwiedzać bez konia, z oczywistych powodów. Jak tutaj widzimy, to mamy Meg Scarletrot. I zabawa absolutnie się kończy jakakolwiek. Halo? Czy jestem inwejdowany? Czy jestem inwejdowany w środku pierdolonego bagna? Czy możesz przestać mnie inwejdować? Dziękuję. O. Chciałbym usiąść gdzieś przy ognisku, tylko nie wiem, gdzie jest najbliższa. Tutaj na pewno boss. Jest taka, że koło bossa gdzieś było jakieś. No bo jak już chcesz się tak bawić, to łap. Ktoś jeszcze chce polatać? Nie? Dobra, to idę bić bossa. Commander O'Neill. Nazwa Commander nie wzięła się absolutnie bez powodu. Otóż przywołują całą zgraję upierdliwych pomagierów, którzy będą nas ostrzeliwać. Więc dobra rada jest taka, żeby zająć się nimi w pierwszej kolejności. Nawet jeżeli nie zadają specjalnie za dużo, to potrafią nas losowo wybić się z ataku. A że ja nie potrafię wyczucie przestrzeni, to inna sprawa. Ej, ład. To on mnie stageruje. Mam więcej nakłada w pojska, ale co to? A propos Scarletrota. Niepokoi mnie to. Okej, przynajmniej jego zwykłe ataki go nie nakładają. Więc tak długo jak będziemy unikać tych bardziej zamaszystych, to nie powinno być problemu. Myślałem, że go zestagerowałem może. Oj, a propos. Już nie mam manę, on zaraz przy dwie kolejnych przytupasów. To już na szczęście niewiele zrobią. Co to za projekt Desertu dyski były? Rycerze w Rotu, których tam spotkaliśmy, mają tendencję do używania ich. Nic super przyjemnego. Na szczęście nie stanowią też jakiegoś super wielkiego problemu.
patrzymy na Kaeli, coś jeszcze ważnego jest. Jest ognisko, którego tyle szukałem i którego nie znalazłem. Daleko od siebie, wiem. Dobra, to jest moim zdaniem dobre miejsce, żeby sobie na dzisiaj skończyć. Obeszliśmy znaczną część Kaelitu, którą da się zrobić bez lecenia dalej z fabułą. Tak patrzę, czy jest coś jeszcze w tym Kaelitu, co mogłoby mnie rzeczywiście interesować. Aż na pewno będę musiał tutaj wrócić, tak? Plus... jest teoretycznie miasto Celia. Ale to już raczej się zajmiemy tym jako tako w... nie w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu mam remont. Za dwa tygodnie brzmi jak dużo bardziej rozsądny termin. Więc wstępnie w przyszłym tygodniu sobotniego streama nie będzie, środowy powinien być. Jeżeli coś miałoby się zmienić w tej kwestii, to będę dawał znać w środę raczej, ale moje wstępnie sobota u mnie odpada. Także na dzisiaj to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się. Cześć.